Cześć kochani, nazywam się Marta Lach i zapraszam Was do oglądania Tour de Tour. Witam Was serdecznie na kolejne wydanie codziennika. Zaprosiła Was Marta Lach. A to dlatego, że dowiedziałem się kilka dni temu, że Marta słucha i ogląda codziennik, na no Marta jest teraz w świetnej formie, wygrała ostatnio dwa wyścigi, także fajnie jest mieć takiego ambasadora. A my jesteśmy po etapie siódmym Giro, po bardzo długie, jak na dzisiejsze standardy czasówce 40 km 600 metrów z folinio do Perugii, pięknej Perugii, starego etruskiego miasta, gdzie stolicy czekolady, słynne baci. Pewnie kto był we Włoszech ten nie zna, takie no, Czekoladki z orzechem i z taką tasiemką w środku, z jakąś sentencją, trochę jak chińskie ciasteczka z wróżbą. No właśnie, bo wróżby przed etapem siódmym były dwie, w zasadzie. Albo Filip Poganna na 34 płaskich kilometrach wyrobi sobie odpowiednią przewagę i nie straci jej na podjeździe do Perudzi, albo Tadej Pogaczar pojedzie tak dobrze ten płaski odcinek, że zdoła straty nadrobić. Właśnie na tym kawałku pod górę, tam było początkowo bardzo stromo, później już nie tak stromo. E, mówiło się o zmianie rowerów, nie było żadnej zmiany rowerów. Kolarze z czołówki, przynajmniej nikt tych rowerów e, nie zmieniał. Zaczęło się od dobrej jazdy Józefa Czarnego, później kolejni kolarze e, Mirko Milezi, Daniulet, e, Mikkel, Bierk. Mikkel Bierk, który w, tak naprawdę e, normalnie pojechałby ten etap spokojnie, ale okazuje się, że Duńczyk walczy o miejsce w reprezentacji olimpijskiej swojego, kraju oto to czwarte wolne miejsce i w związku z czym ekipa powiedziała, że może jechać na całość, może pokazać w jakiej jest dyspozycja. a więc Bierk także przez moment był liderem, no a później, a później na trasę ruszył Filip Poganna i pojechał fantastycznie. Top Ganna był najlepszy na pierwszym pomiarze, na drugim pomiarze, no i oczywiście najlepszy był także na mecie i ten podjazd pojechał naprawdę dobrze, no ale później na trasę ruszała czołówka klasyfikacji generalnej. Wiadomo było, że dobrze może pojechać Daniel Felipe Martinez, że dobrze może pojechać Grain Thomas, no a przede wszystkim, że dobrze może pojechać Tadej Pogacar. Były wątpliwości, co do takiego na przykład Kiana i Debruxa, który no, w zeszłym roku jeszcze bardzo słabo jeździł na czas. A tutaj walczył o utrzymanie czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej, o utrzymanie białej koszulki lidera klasyfikacji młodzieżowej. No i mieliśmy kolejne międzyczasy. Zobaczcie, jak to wyglądało. Jak powiedziałem, Ganna był liderem na pierwszym punkcie pomiaru czasu. Tam świetnie pojechał Czerny, Ule, no ale Tadej Pogaczar tracił do niego na pierwszym pomiarze czasu 44 sekundy sporo. Sporo, bo widać było, że no jednak Słoweniec ruszył znacznie wolniej niż Włoch. Ale już drugi odcinek, ten pierwszy pomiar był po przejechaniu 18 km i 600 m, drugi po 34 km, czyli tuż przed rozpoczęciem podjazdu kończącego etap. No i na tym drugim odcinku, między pierwszym a drugim pomiarem, Tadej Pogaczar stracił już naprawdę niewiele. To były tylko 3 sekundy. No i widać było, że on inaczej rozłożył siły że on jedzie mądrze, no ale pytanie brzmiało, czy Tadej Pogacar jest w stanie 47 sekund nadrobić na tym podjeździe, na podjeździe, na którym, jak powiedziałem, Ganna pojechał dobrze i który tak naprawdę stromy i trudny był tylko na początku, tam te 1300 metrów, później już był taki teren pofałdowany, cały czas pod górę, ale taki pofałdowany, gdzie już można się było nawet na tej kozie złożyć w czasowej pozycji momentami i, i jechać mocno. No i Tadej Pogacar pokazał, że to jest możliwe że właściwie dla niego wszystko jest możliwe. Tadej Pogacar nie tylko odrobił stratę sprzed podjazdu, on jeszcze nadrobił, słuchajcie, 17 sekund nad Filip Poganną. No Filip Poganna mógł tylko wykonać taki gest, jaki widzieliśmy tam na tym fotelu lidera, no bo był bezradny, był bezradny. Oczywiście będzie jeszcze płaska czasówka, gdzie myślę, że Filip Poganna to sobie powetuje i wygra e, kolejne etap jazdy na Sars-Ziro Italia. natomiast dziś nie mógł zrobić nic. Tadej jest po prostu w fantastycznej dyspozycji. Jak powiedział Geraint Thomas, to zaszczyt rzucać mu wyzwanie, bo ten facet będzie największy. Geraint Thomas, który Pojechał dziś poniżej oczekiwań. Dobrze pojechali jego koledzy z drużyny, zajmując drugie, trzecie, czwarte miejsce. Natomiast sam Geraint Thomas pojechał poniżej oczekiwań. Przegrał z Danielem Felipe Martinezem, spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Więc był rozczarowany, kiedy zapytał go o to dziennikarz Eurosportu, mówiąc, że trzej twoi koledzy pojechali dobrze, a ty raczej nie. No to Thomas tylko spojrzał na niego i powiedział: Thank you. Nie był zadowolony, nie był zadowolony ze swojej jazdy. Yy, zadowolony, jak mówię, na pewno Martinez. Zadowolony też w sumie był Kian Eidebrooks, który powiedział, że no, i zrobił duży postęp w porównaniu z zeszłym rokiem i z tego jest zadowolony. A o tę białą koszulkę, którą stracił dzisiaj na rzecz Luka Plapa, walka rozgorzeje w wysokich górach. A tam, no wiadomo, tam Eidebrooks raczej jest od Plapa mocniejszy i ja myślę, że on. Tę koszulkę zdobędzie ponownie i że on ją e, obroni, że, że potem już nikt, go, nikt jej z niego nie zdejmie. No chyba, że kolejna czasówka, ale, ale myślę, że już nie. Myślę, że już będzie miał wystarczającą przewagę. E, co jeszcze? No, e, spory awans na przykład Tiberi'ego. Dobry dzień wreszcie dla ekipy Bahrain Victorious. z pojechał dobrą czasówkę, no i wskoczył do czołówki klasyfikacji generalnej, tak więc ta klasyfikacja etapu wyglądała następująco. Radej Pogaczar 17 sekund przed Filippo Ganną, Magnus Scheffel na trzecim miejscu 49 sekund, dalej Arensman, Schachman, Tiberi, Plap, Martinez, Bierk i Geraint Thomas. Thomas 10, jak powiedziałem rozczarowany, ale jeśli sobie spojrzymy teraz na czasy na ostatnim podjeździe, no to tutaj widać jednak ogromną różnicę. Tutaj Filip Poganna miał 14 czas. Najlepszy czas miał oczywiście Pogaczar, drugi czas miał Martinez, trzeci O'Connor, dalej Tiberi, Schachman, Sheffield, Bardet, Łutsen, Tratnik, Edebrooks, eh, Arendsman 11, Steinhauser, eh, Ganna 14, a jeszcze wolniej od Ganny pojechał Geraint Thomas. On miał tutaj 24 wynik. Tak wygląda teraz klasyfikacja generalna. Nastąpiły pewne zmiany. Po tym okresie zastoju mamy zmiany w klasyfikacji generalnej. Tadej pogaczar oczywiście umocnił się na prowadzeniu, no i ta jego przewaga teraz to już są 2 minuty i 36 sekund nad Martinezem, 2,46 traci Thomas. O'Connor już ponad 3 minuty, 3,33. Dalej jest Plap, który awansował 10 pozycji, O'Connor o 7. Łucenko o 3 pozycje w górę. Eidebrooks spadł o 3 pozycje, ale ciągle jest w 10, Jest siódmy, traci 3,50. Tiberi awansował o 13 pozycji na ósme miejsce. Zana jest 9, także awans o 7 pozycji. Lorenzo Fortunato na miejscu 10, spadek o 4 pozycje, i 10 Fortunato traci już 4 minuty 44 sekundy. A teraz kolejne góry przed kolarzami etap, który zapowiada się naprawdę, znowu bardzo ciekawie. Etap ze Spoleto do Prati di Tivo 152 km, a więc krótki dosyć etap, ale bardzo treściwy. Prawie około 4000 m przewyższenia. Od razu od początku podjazd do Forca di Cerro. Później zjazd, premia Forca Capistrello to będzie ponad 16 km podjazdu. Później taki powodowany teren cały czas. Później kolejna górska premia, premia trzeciej kategorii, krocze Abbio. Po tej premii zjazd, długi i 14 km 600 metrów podjazdu do Prati średnie nachylenie 7%, maksymalne 12. Wyobrażam sobie, że możemy mieć dwa wyścigi, bo tak jak powiedział Jens Voigt, Tadej Pogacar i UAE Team mogą sobie jechać z tyłu i palić cygaro. To znaczy tak naprawdę oni muszą po prostu obserwować to, co się będzie działo, bo to inne drużyny muszą walczyć. To Drużyny kolarzy z miejsc od drugiego do 10 i jeszcze dalszych, ci, którzy potracili na czasówce, będą chcieli nadrobić, ci, którzy nadrobili, będą chcieli utrzymać albo powiększyć przewagę. Myślę, że oni będą walczyć między sobą, a oczywiście UAE i Pogaczar będą reagować na to, co się dzieje. Ale może być tak, że pójdzie mocna ucieczka od samego początku, no bo na taki etap powinni w ucieczkę pójść mocni górali, ci, którzy na czasówce też sporo stracili, i myślę, że to, że, że to, że. Taka ucieczka ma szansę na dojechanie do mety, że Peleton nie będzie gonił przez cały etap, że Peleton raczej skupi się, no ci głównie rywale skupią się na walce między sobą, być może dopiero na ostatnim podjeździe. Zobaczymy, a może też być tak, że ktoś wyskoczy wcześniej, będzie reakcja, bo już takie etapy też mieliśmy i wtedy wyścig e, zrobi się nam taki, że będziemy mieli fajerwerki na całym dystansie, krótkim jak powiedziałem, bo to są tylko 152 km. Tak więc zapraszam Was na kolejną relację od 12.15 w Eurosporcie i oczywiście w Eurosporcie Ekstra w playerze. Będziemy komentować znów razem z Darkiem Baranowskim. Subskrybujcie kanał do następnych codzienników i do usłyszenia podczas relacji z ósmego etapu.